Domalewski, no na niego trzeba czekać. Nie to, że KO w takim szybkim tempie, ja tu muszę czekać, czekać, wołać, wołać. Koledzy po fachu się ze mnie śmieją, że ja wymyśliłam twoją wygraną dzisiaj. Dziękuję, witam serdecznie wszystkich. No poszło jak poszło, słuchajcie, bardzo szybki knockout. No zawodnik widziałem, że ma straszne dziury w obronie, więc fajnie, że się udało, ale trzeba troszeczkę mierzyć wyżej, więc mam nadzieję, że coś może zaraz mocniejszego. Może troszeczkę większe wydarzenie, może jakaś większa gala. No czekam na propozycję i lecimy. Menadżer działa w tej sprawie? No działa, działa, słuchajcie. Dobrze, bo coś wróciłem w końcu do startu. Miałem straszne problemy z kręgosłupem. Myślałem, że będę kończył ze sportem, bardziej poszedłem w trenerstwo, ale słuchajcie, dobra. Okay. Słuchajcie, ale dosyć dużo fizjoterapeutów i tak dalej, no i zrobiło robotę, tak? Na chwilę obecną nie mam żadnych problemów, więc 30 lat można jeszcze walczyć, jeszcze jest czas. Już cała kariera przed tobą tak naprawdę. No tak, no jeszcze mówię, na pewno z 5 lat mogę sobie powalczyć takim, myślę, na takim średnim poziomie, więc róbmy to. Monia, dlaczego na średnim? Dlaczego na średnim, jak tak świetnie, efektownie walczysz? No tak, na pewno, no fajnie, mówię, tak jak powiedziałem, rywal nie był jakiś mocno wysoko postawiony. No ale super, właśnie takich rywali trzeba kończyć szybko i przed czasem, jeżeli człowiek chce dostawać mocne, z mocnymi rywalami walki. Chociaż oczywiście tutaj nie skreślam w żaden sposób tego chłopaka, bo naprawdę fajny, solidny, dobrze zbudowany zawodnik. Zwłaszcza, że przyjechał 1300 km tutaj, żeby ze mną walczyć, bo to jest zawodnik z Niemiec, walczy w niemieckim klubie. Super. Tak naprawdę to był twój złoty strzał, a nie jego, no wiesz, tak, znaczy... tutaj to ty pokazałeś siebie z najlepszej strony. On nie miał okazji tak naprawdę się rozwinąć, no bo go raz, dwa, trzy zastopowałeś. Tak, no powiem wam szczerze, że widziałem, że spada mu, uderzając lewy prosty, spada prawa ręka, więc kontrowałem go lewym sierpem, raz, drugi, trzeci, patrzysz, nos rozbity, więc czuję to, nie? Ale raz biłem sierp, drugi raz, odkoczyłem dół i weszła wątroba. No i tak to jest. Ten, kto ze mną w klubie trenuje, wie, że wątrobę mam okrutną. Bardzo ładnie. Skromnie mówiąc. Bardzo ładne zakończenie, dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Jeszcze jakbym mógł tylko powiedzieć, chciałem powiedzieć... Nie wiem, czy jesteśmy jeszcze na wizji, szczerze mówiąc. Okej, czyli już nie koniec. Dobra, dziękuję, pozdrawiam was serdecznie. Hej. Bo ja nie puszczę tego zawodnika, wiesz? Jakbyśmy przyszedł szybciej, to nie było problemu.